Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo proszę już maluszki o skupienie uwagi, ciszę. Bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszej uroczystości. To jest na zawodach o tytuł najlepszego trzecioklasisty i najlepszej trzecioklasistki w pływaniu, połączonych z uroczystością 20-lecia krytej pływalni Medyk. Bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza miasta Giżycko, Wojciecha Iwaszkiewicza. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa przybyłych tutaj na tę uroczystość. Witam naszych gości, wśród których są między innymi pan Marian Lemecha. Witam serdecznie pana Mariana Lemechę. Były dyrektor zespołu szkół, przy których funkcjonowała pływalnia, a później burmistrz Giżycka. Witam pana starostę, pana Wacława Strażewicza, ówczesnego senatora, zdaje się, Rzeczypospolitej Polskiej podczas budowy pływalni. Witam pana Cezarego Piórkowskiego, dzisiejszego przewodniczącego Rady Miejskiej, ale również osobę bardzo silnie związaną z tym obiektem i z tą placówką. Witam również panią Jolantę Piotrowską, dzisiaj prezesa Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, a w latach 2002-2014 burmistrza Giżycka. Witam serdecznie. Witam pana Tomasza Juszkiewicza, nauczyciela, byłego zastępcę wójta gminy Giżycko. Witam panie Tomku. Witam pana Ryszarda Pukasa serdecznie jako przedstawiciela środowiska sportowego, konkretnie uczniowskiego klubu sportowego Mustang. Witam panie Ryszardzie. Witam panią Joannę Woronko, prezesa MKS Medyk Giżycko. Witamy panią Joanną. Witam pana Andrzeja Gasiula ze Związku Niewidomych. Witam cię Andrzeju. Witam pana Zygmunta Raczkowskiego, przedstawiciela Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział w Giżycku, jednego z bardziej czynnych użytkowników naszej pływalni. Gratuluję wam. Witam pana Piotra Kieczewskiego z MKS FROK. Witam panie Piotrze. I witam Rafała Ciborowskiego, zawodnika MKS Medyk. Również serdecznie witam zawodnika MKS Medyk Maksymiliana Kopiczko. Witaj Max. Oraz Krzysztofa Woronko, zawodnika również tego samego klubu, czyli MKS Medyk Giżycko. Dowódcę 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej reprezentuje dzisiaj pan major Jacek Szczęsny. Komendanta powiatowego policji w Giżycku reprezentuje pan Sławomir Rozygała. Jeszcze widzę panią Teresę Paszkiewicz. Witam serdecznie pani Tereso. Bardzo serdecznie witamy również Związek Nauczycielstwa Polskiego oczywiście, czyli nauczyciele, którzy są naturalną kadrą i szkoły, i pływalni. Oczywiście pan Andrzej Flisiak czuwa nad wszystkim, żeby nikt nie został pominięty. Bardzo dziękuję panie Andrzej. Ręczył mi listę pracowników, ponieważ to pracownicy na co dzień zajmują się obiektem, pływalnią, dbają o to, żeby nasza już 20-letni basen był w ciągłej sprawności. No i w pierwszej kolejności oczywiście samego pana Andrzeja Flisiaka witam i pozdrawiam. Pan Andrzej Flisiak, proszę Państwa, chyba nie ma w Giżycku osoby, która lepiej znałaby ten obiekt. Chyba od samego początku do dzisiaj wszystkie zakamarki, śrubki, urządzenia są w głowie pana Andrzeja, bez dokumentacji. Gratuluję panie Andrzeju wiedzy i doświadczenia. Witam pana Adama Mroczkowskiego. Witam pana Lecha Wasilczyka. Witam pana Andrzeja Sadoka. Witam panią Reginę Białach. Witam panią Grażynę Pruszkowską. Witam panią Annę Mierzejewską. Witam panią Ewę Mieszkowską. Witam panią Bogusławę Lach. Witam panią Beatę Hartuniewicz.
Witam panią Darię Kruba. Witam panią Jolantę Kołodziejczyk. Witam pana Macieja Przestrzelskiego. Witam pana Mirosława Srokę. Już się widzieliśmy przed chwilą. Witam pana Rafała Pikciuna. Witam pana Jarosława Srokę. I witam pana Mirosława Zielińskiego. Drodzy państwo, 20 lat bardzo szybko minęło, a w tym czasie bardzo wiele się tutaj wydarzyło. Nie byłoby tego obiektu, gdyby oczywiście nie pomysł, zaangażowanie wielu ludzi, którym dzisiaj oczywiście serdecznie za to dziękujemy, bo mamy basen, na którym rozgrywane są zawody, mamy basen, w którym nasze dzieci uczą się pływać, mamy basen, obiekt, w którym nasi mieszkańcy korzystają i poprawiają swoje zdrowie, sprawność fizyczną, czy po prostu zwyczajnie wypoczywają. Ale po 20 latach, jak to wszystkie obiekty wymagają pewnego nowego spojrzenia, remontu, być może przebudowy. Dzisiaj spotykamy się tu po to, żeby pogratulować, powspominać, podziękować, ale również mam dla państwa taką informację, że trzymam w ręku koncepcję rozbudowy i remontu pływalni, która powstaje w tej chwili. Jest to świeży dokument, który jeszcze nie został nigdzie opublikowany, bo jest przez nas analizowany. I mamy pomysł, a w zasadzie jest taka konieczność, żeby tę pływalnię rozbudować o funkcję rekreacyjną. Koncepcja zakłada rozbudowę pływalni w stronę ulicy 3 Maja, czyli tam, gdzie państwo siedzicie, to za wami, i w stronę hali sportowej Mosiru, czyli po mojej lewej stronie. Będą dobudowane tutaj nowe pomieszczenia, nowe urządzenia typu zjeżdżalnie, brodziki, urządzenia do hydromasażu, do takiej rehabilitacji. Więc myślę, że na 20-lecie naszego obiektu jest to dobra wiadomość. Nie znamy jeszcze co prawda kosztów, ale konieczność sprawi, że prawdopodobnie i tak trzeba będzie do tego tematu wcześniej czy później wrócić, a w tym roku konieczny jest remont niecki basenu. Drodzy państwo, ponieważ dzisiaj jest święto tego obiektu, polegające również na tym, że mamy młodych pływaków, którzy zaprezentują nam swoje umiejętności nabyte właśnie na tym obiekcie, to życzę wszystkim miłego dnia, dobrych wyników. Pogoda jest świetna, więc myślę, że i popołudnia. Dlatego otwieram jubileusz 20-lecia naszej pływalni i zapraszam do uczestnictwa. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi za uroczyste otwarcie naszej uroczystości. Bardzo proszę o zabranie głosu pana doktora Mariana Lemechę, inicjatora budowy pływalni, który przedstawi krótki zarys, w jaki sposób tutaj pływalnia powstawała. Bardzo proszę, panie Marianie. 3, 2, 1, 0, 2, 0. Dobrze słychać? Jeżeli źle słychać, to akustykę przygotowała Politechnika Szczecińska. Do nich proszę mieć pretensje. Szanowni państwo, od wieków znana była zdrowotna rola pływania, a w latach 70. rozwijająca się nowa nauka o nazwie baleontologia, a w Polsce za sprawą profesora Strabużyńskiego, z którym miałem kontakty, odkrywała coraz to nowe dobrodziejstwa pływania. Jednocześnie moja wyuczona profesja zawodowa nakazywała mi troszczyć się ciągle o kulturę fizyczną i o jej bazę. Ponadto miałem jeszcze takie osobiste zobowiązanie do społeczeństwa, z którego wynikało, że trzeba zrobić w życiu coś więcej, nie tylko to, co wynika z obowiązków służbowych. Również fakt, że w Giżycku w tym czasie były przypadki utonięcia w jeziorach z tego tytułu, że nie umiała młodzież pływać, a zdarzało się też i dorosłym, jak również taki przedziwny incydent, który widziałem w Warszawie. Maturzysta z Giżycka staje na egzaminie sprawnościowym
na słupku napływalni, skoczył nawet pięknie, ale długo go nie widać spod wody. Raptem się wynurzył, głowa się ukazała, zdążył krzyknąć tyczkę i zanurzył się z powrotem. To były powody, które zmusiły mnie do działań, aby w Giżycku powstała jednak kryta pływalnia. Miałem do tego tematu trzy podejścia. Pierwsze dwa nieudane. Otóż w latach 70. niedaleko targowiska stała przerwana budowa szkoły zawodowej. Zaproponowałem wtedy, żeby na bazie tej niedokończonej budowy wybudować pływalnię. Dlaczego takie dziwne miejsce wybrałem? Na jakiejś tam ruinie. Otóż warto wiedzieć, a szczególnie młode pokolenie powinno wiedzieć, że w Polsce były różne stany prawne i w tym czasie nie można było budować obiektów użyteczności publicznej nowych. Można było tylko remontować i w ten sposób uzyskać jakieś powierzchnie. Więc w ten sposób wymyśliłem halę dla Mamr, gdzie w chwili obecnej jest Eco Marina, którą klub Mamry po otrzymaniu od Rady Miejskiej gruntu i pieniędzy wybudowano i w ten sam sposób chciałem wybudować pływalnię. Mój sąsiad, pan inżynier Mickiewicz, opracował koncepcję adaptacyjną. Projekt przedłożyłem Radzie Miejskiej, wtedy jako zastępca naczelnika miasta. Niestety jednym głosem projekt odrzucono. Drugi raz Giżycko miało niemalże stuprocentową szansę uzyskania krytej pływalni w roku 1980. Wtedy to moja szefowa, pani Irena Berentowicz, naczelnik miasta, dokonała w moim przekonaniu cudu, ponieważ do Giżycka ściągnęła inwestycje pod nazwą Kompleks Szkoły Podstawowej nr 7 z budżetu centralnego. Moja tu zasługa była prawie żadna, pilnowałem tylko, aby w tym kompleksie znalazła się pływalnia. I tak się stało. Miała powstać nowa szkoła z pływalnią i boiskami wokół szkoły. Budowa się zaczęła, serce rosło, ale radość nie trwała długo. W pierwszych dniach stanu wojennego odwołano moją szefową i mnie. Nowe władze giżyckie postanowiły przerwać budowę pływalni. W budynku, gdzie miała być pływalnia, uruchomiono na 2 lata kotłownię przejściową, a po 2 latach budynek stał pusty. Dziś jest tam sklep meblowy, a z tyłu klub seniora. I wtedy zrozumiałem, jak wciąż aktualne jest hasło, które Bolesław Prus głosił, a było to tak, pisał Bolesław Prus na łamach Gazety Warszawskiej. Był czas, kiedy blada cera, chuderlawa konstrukcja i plucie krwią podnosiło mężczyznę w oczach kobiety, która w osobniku dotkniętym tyloma ułomnościami doszukiwała się wrzących uczuć i gorących namiętności. I taka była Polska powiatowa. Lata mijały, budować nie można było. Dopiero coś drgnęło w okresie przemian ustrojowych w latach 90. Nastąpiło przeobrażenie. Przypomniano sobie hasło mens sana in corpore sano i pozwolono budować nowe obiekty sportowe, kulturalne i kościoły. Uznałem wtedy, że jest to właściwa pora, aby rozpocząć budowę pływalni w Giżycku. Zgłosiłem się do samorządu miejskiego z prośbą o działkę, ponieważ będę zbierał pieniądze i spróbuję wybudować pływalnię. Oczywiście w ratuszu mi nie uwierzono i działki nie dostałem, a moim marzeniem była działka obok kina, która do dziś stoi wolna. W związku z taką decyzją samorządu postanowiłem wybudować pływalnię na boisku szkolnym, które było własnością szkoły medycznej, która władzom miejskim nie podlegała.
a więc władza lokalna nie bardzo mogła mi przeszkodzić. I z tego powodu uważałem, że być może pomysł się uda. W tym czasie była taka zasada, zresztą i dziś, że budowano obiekty trójstopniowo. Najpierw był przetarg na koncepcję, potem przetarg na dokumentację i trzeci przetarg na wykonanie obiektu. Po każdym przetargu zwykle było odwołanie, które mogło trwać kilka miesięcy, a w sumie kilka lat. Z uwagi na moją kadencyjność funkcyjną, bo byłem wtedy dyrektorem szkoły, jak również z uwagi na to, że według innych przepisów szkoła była jednostką budżetową i na koniec roku pieniądze, które bym zdobył, a nie wydał, by przepadły, musiałem z tej metody zrezygnować. Dlatego przeprowadziłem tą inwestycję na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Ta metoda skracała czas przetargów i eliminowała narady koordynacyjne, które musiały być, jeśli był rozdźwięk między projektantem a wykonawcą. Ale jak każda metoda ma swoje słabe strony i ta metoda, którą wybrałam, ma taką słabą stronę, że mocno angażuje inwestora. Inwestor, a ja nim miałem być, musi dokładnie wiedzieć, co chce wybudować i z jakich konkretnie materiałów chce wybudować. Było to dość niebezpieczne i groźne dla mnie. Dokonałem jakiegoś rachunku i wydawało mi się, że mam za sobą jakąś tam edukację akademicką w zakresie budowy obiektów sportowych, którą prowadził wybitny architekt profesor Wirszyło. Przeszedłem jakąś tam edukację prawną na Uniwersytecie Warszawskim, więc wydawało mi się, że skończyłem też kurs menedżerski dla kierowników placówek służby zdrowia, że te kwalifikacje, jeśli się postaram, trochę poduczę i będę 3 dni albo 4 dni w tygodniu spędzał na budowie, to może z prostą zadanią. I spróbowałem na podstawie tej zawyżonej samooceny rozpocząć zadanie. Projektantem i wykonawcą został Rosant prowadzony przez absolwenta pierwszego LO w Giżycku, pana Jana Budnego, a kierownikiem budowy też absolwent tej szkoły, pan Mariusz Walasek. Ogłosiłem, że potrzebuję inspektora nadzoru. Do kancelarii szkolnej przyszło 12 osób, ale kiedy powiedziałem, że nie mam pieniędzy, żeby płacić inspektorowi i oczekuję pracy społecznej, no to wtedy zgodnie z hasłem, które było już powszechnie obowiązujące, a brzmiało ono tak. Żadna praca w Polsce nie hańbi, prócz słabo płatnej i społecznej. W związku z tym 11 panów wstało z kancelarii i wyszło. Został tylko jeden, pan Aleksander Chraniuk, który zgodził się bez pieniędzy być inspektorem nadzoru tego obiektu. Księgowość poprowadziła księgowa szkolna pani Teresa Wałuto, która księgowała 2 szkoły w różnych branżach oraz tę inwestycję i do pomocy miała tylko 2 osobę w niepełnym wymiarze godzin. Obowiązek zdobycia pieniędzy na pływalnię przekazałem sobie. Zdobycie pieniędzy w tym czasie nie było sprawą łatwą, ponieważ nie byliśmy w Unii, więc trzeba było w kraju szukać. Dotarcie do niektórych źródeł finansowania pomogli mi znani ludzie i wtedy pomógł mi bardzo dużo poseł Jerzy Dziewulski, który był parlamentarzystą z naszego okręgu oraz obecny tutaj dziś starosta Giżycka, a wówczas senator, pan Wacław Strażewicz, któremu jeszcze raz dziękuję za wprowadzanie, otwieranie bram, oraz pastor Kościoła Ewangelickiego Janusz Jagódzki. Rozpoczęliśmy budowę tu. Trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach polscy budowniczowie nie mieli zbyt wielkiego doświadczenia, ponieważ tych obiektów było mało. A więc i myśl
projektowa i wykonawstwo w większości było nowatorskie. Sala Kubatura to projekt nowy. Ja rzucałem hasła, a projektanci szukali rozwiązania. Dla przykładu, nie podobało mi się na polskich basenach, że gdy się pływa, słońce wpada w oczy na pierwszym torze. Wówczas projektant zaproponował pochylenie tego dachu w tą stronę i w ten sposób słońce tutaj nigdy nie pada. Nie podobało mi się, że dachy w większości obiektów sportowych trzeba szuflą zgarniać. W związku z tym dach musiał być samooczyszczający się. Nie bardzo lubiłem, jak na polskich basenach duże krople wody z legarów metalowych spadają mi na nos, dlatego jest tam podsufitka. Rozwiązania nowatorskie były też w innych dziedzinach kręgowego obiektu. Między innymi tu jest po raz pierwszy w tym rejonie Polski ułożona folia zamiast glazury w nietce basenowej. Dlaczego? Glazura ma swoje fugi i fugi mają aż 5% całej powierzchni, na których doskonale gromadzą się bakterie. Poza tym, gdy pęka, następuje przeciek. Folia to jest taki worek foliowy, który uszczelnia nieckę i nie gromadzą się tutaj bakterie. Niektóre rozwiązania były trudne do przeprowadzenia. Na przykład nikt w Polsce nie umiał połączyć plastiku, betonu i metalu na przelewach tutaj na podłodze. To rozwiązanie pomógł nam dokonać jeden z inżynierów, którego znalazłem w Niemczech. Postanowiliśmy, że obiekt wybudujemy z materiałów najwyższej klasy osiągalnych. Większość materiałów kupiliśmy na targach budowlanych w Pradze czeskiej. Ważnym elementem na pływalni jest stolarka, ponieważ wilgoć i chlor. Dlatego chciałem, aby te elementy były z materiałów najwyższej klasy. Dlatego wybrałem koncern niemiecki ze stuletnią tradycją produkcji aluminium. Dotarłem do właściciela, który zgodził się nam sprzedać i będzie czekał, aż ja nazbieram pieniądze, to wtedy mu zapłacę. Także byli przychylni ludzie w tym zakresie. Budowa trwała tylko 17 miesięcy. 8 kwietnia 1998 roku obiekt był gotowy do użytku. Różne elementy są ważne na pływalni, ale najważniejszą sprawą na każdej pływalni jest woda. A ta 20 lat temu i teraz jest najwyższej jakości. Spełnia nawet aktualnie warunki podwyższonych rygorów wody basenowej. Nawet spełnia dyrektywę europejską, która z uwagi na szkodliwość chloru na organizm dziecka podwyższyła w tym zakresie minima. I ten basen w Polsce spełnia wymóg. Natomiast gdyby ją przestrzegano, to większość pływalni w Polsce północnej trzeba byłoby zamknąć. Proszę Państwa, tyle o historii. Gdyby ktoś chciał poznać więcej szczegółów, to odwołuję się i zachęcam do nabycia w najbliższym czasie książki zawierającej moje wspomnienia, które można będzie nabyć w księgarni Odeon. Polacy, uważam, mają za duży sentyment do grzebania się w historii. Grzebanie się w historii niczego nie przynosi dobrego, dlatego zachęcam do myślenia o przyszłości, w tym o przyszłości pływalni. Cieszę się ogromnie, że pan burmistrz miał w ręku koncepcję rozbudowy pływalni. Otóż wówczas ograniczona działka budowlana ograniczała wielkość usług i ograniczała możliwość lepszego projektowania. Dlatego, gdy byłem burmistrzem, dokupiliśmy grunt wokół pływalni, bo przypuszczałem, że prędzej czy później szkoła medyczna się skończy, podległa pod Urząd Wojewódzki i obiekt będzie miejski, więc trzeba dać szansę. W chwili obecnej taka szansa jest.
Coś mi się wydaje, że 40 lat temu trudno było zbudować większość samorządową przychylną pływalnię. Lata mijają, a atmosfera w tej chwili jest dość podobna. Ale jest troszeczkę inna i lepsza, ponieważ aktualnie stan prawny jest taki, że w chwili obecnej budżet roczny gminy ma prawo i wyłączne prawo jednoosobowe przedstawić tylko burmistrz. A więc budżet roczny gminy, który by ujął remont, ma prawo przedstawić burmistrz, a rada nie musi tego zaakceptować. Będzie i tak realizowany w kontekście polskiego prawa. Więc cała nadzieja w panu burmistrzu, na co gorąco liczę. Szanowni państwo, powstaje pytanie, czy warto, czy nie warto. Jak wyliczył kierownik obiektu pan Andrzej Flisiak, przez te 20 lat przez obiekt przeszło 2,5 miliona osobouczestników. Wszystkie roczniki nauczyły się pływać. I teraz kwestia, czy warto wydać jakieś pieniądze. Chciałbym zebranym i wszystkim mieszkańcom Giżycka jeszcze raz powiedzieć, że w III wieku naszej ery Rzym, milionowy Rzym, miał obiekty do pływania, na których mogło się od razu mieścić 20 tysięcy osób. Największa terma Caracalli mieściła 1,5 tysiąca pływaków. Termy miały pokoje muzyczne, sale wykładowe, sale odpoczynku, biblioteki. Wstęp na te wspaniałe obiekty dla ludzi wolnych i niewolników był bezpłatny. We współczesnej Europie tego typu obiekty samorządowe również są utrzymywane z budżetów samorządowych. Jeżeli są opłaty, to one mają charakter symboliczny w celu ustalenia harmonogramu korzystania. Tak się dzieje we współczesnej Europie. Jeśli chodzi o sytuację finansową naszej pływalni, to powiem tak. Od kwietnia do grudnia nie mieliśmy tutaj żadnych dotacji finansowych ani etatów. Pływalnia sobie sama radziła i poradziła z kosztami. W chwili obecnej bilans finansowy zależy od tego, jakie koszty wrzuci się w instytucję tym zarządzającą tym obiektem. Uważam, że ilość pieniędzy zebrana od uczestników tej pływalni jest stosunkowo duża w stosunku do innych obiektów na terenie naszego kraju. Życzę, aby odbudowa i rozbudowa tej pływalni nastąpiła jak najszybciej, a potrzeba jest taka, ponieważ z roku na rok liczba osób, które chce dbać o własne zdrowie ruchem, a nie lekami, rośnie. Również zapotrzebowanie na bodźce rehabilitacyjne rośnie, tym bardziej, że w Szpitalu Giżyckim zlikwidowano oddział rehabilitacyjny. A zapotrzebowanie na naukę dzieci było, jest i zawsze będzie. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi za to, że przedstawił tutaj historię budowy pływalni. Ja jeszcze dodam od siebie, że kiedy w 97 roku ta pływalnia powstawała, kiedy przygotowywałem się na egzaminy na Akademię Wychowania Fizycznego, do której w konsekwencji nie trafiłem, to patrzyłem, jak ona powstaje i sam na basen do Kętrzyna dojeżdżałem. Drodzy państwo, drodzy goście, dziękujemy ślicznie, że zaszczyciliście nas swoją obecnością. Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos, to bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo proszę, tutaj przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku, pan Cezary Piórkowski. Szanowni państwo, drodzy goście, rodzice, dzieci, dzisiaj raczej chciałbym być tutaj odebrany nie jako przewodniczący Rady Miejskiej, ale jako były dyrektor szkoły medycznej, szkoły policjalnej, którym będąc zawiadywałem również obiektem pływalnia Medyk, bo tak się wtedy nazywało. Też trzeba byłoby wspomnieć, o czym zapomniał pan dr Marian Lemecha, że został ogłoszony konkurs w 97 roku, w momencie, kiedy pływalnia została oddana do użytku, na nazwę obiektu.
i ta nazwa jeszcze widniała niedawno tutaj na frontowej ścianie. Jest to bardzo aktualna nazwa Medyk, bo również odnosi się do klubu naszego pływackiego, który tak wspaniałe wyniki osiągnięcia swoich pływaków ma. Proszę Państwa, pan doktor Marian Lemecha, ja to zawsze nazywałem to taki spiritus movens, taki aktywny duch, osoba, która zainicjuje, stworzy, a potem szuka, komu to przekazać. I tak się zdarzyło, że po roku czasu zawiadując pływalnią, pan doktor Marian Lemecha został burmistrzem Giżycka. Mi natomiast w 1959 roku przypadł zaszczyt kierowania potem tym obiektem przez 10 lat. W ciągu tych 10 lat wspólnie ze wspaniałą załogą, której się teraz pięknie kłaniam, staraliśmy się stworzyć obiekt na miarę potrzeb, ale też i możliwości nie tylko naszego miasta, ale regionu, ale również otworzyć się na różne grupy zawodowe i społeczne. Dzięki zaangażowaniu pracowników, dzięki zaangażowaniu osobistemu pana Andrzeja Flisiaka udało nam się tutaj rozpocząć bardzo fajnych wiele przedsięwzięć. Jednym z takich było na przykład współorganizacja mistrzostw województwa i mistrzostw Polski Policji Wodnej, do której w tym roku wracamy, panie komendancie. Ale to tu na tej pływalni, jak pamiętam, od roku 2001 czy 2002 odbyło się 6 edycji tychże zawodów. To tutaj powstały pierwsze kluby pływackie, a tak naprawdę zaczątkiem pierwszego klubu pływackiego była sekcja pływacka utworzona na pływalni. Wspólnie z moim kolegą razem robiliśmy nabór rekrutacji, a potem zaproponowaliśmy, aby ta sekcja przeistoczyła się w klub pływacki. Otworzyliśmy pływalnię na seniorów. Dzięki temu tutaj są razem z nami seniorzy, którzy aktywnie korzystają z dobrodziejstw wody, pływają, ćwiczą. Otworzyliśmy pływalnię na rodziców, którzy mogą również uczestniczyć w aerobiku. Jest pani Marta, która ten aerobik prowadziła tutaj i prowadzi nadal. Więc takie możliwości staraliśmy się dzięki takiemu obiektowi, który z pozoru tylko miał być obiektem do pływania, stworzyć również warunki rekreacyjne. Z tego bardzo się cieszę. Natomiast chyba największym skarbem, największym osiągnięciem naszego miasta było to, o czym też wspomniał pan doktor Marian Lemecha, że od początku powstania pływalni mogliśmy dać naukę pływania dzieciom. Naukę pływania dzieciom i dzięki temu uniknąć sytuacji, kiedy w przyszłości będą miały problemy chociażby ze zdawaniem na studiach, o czym wspominał pan doktor, ale też dać poczucie bezpieczeństwa w zachowaniu się nad wodą. Zdarzyło się też tak, że coraz częściej pojawiały się osoby dorosłe, rodzice. Tu część z Państwa widząc na widowni znane i znajome mi twarze. Pamiętam, jak przychodziliście Państwo uczyć się pływać i bardzo dobrze. To też temu miała i ma nadal służyć pływalnia. Dzisiaj w takim momencie uświetnieniem tego 20-lecia będzie za moment oglądany przez nas pokaz umiejętności pływackich uczniów naszych szkół podstawowych. Bardzo się cieszę, że idea prowadzenia bezpłatnej nauki pływania dla naszych dzieci nie upadła i nie upadnie, bo jako miasto chyba nie możemy z tego zrezygnować, a wręcz jesteśmy skazani na to, żeby kontynuować jak najdłużej. Korzystając z okazji, Szanowni Państwo, Waszej obecności, ja chciałbym bardzo serdecznie na ręce Pana kierownika, Panie Andrzeju, bardzo proszę o przytrzymanie mikrofonu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To chciałbym na ręce Pana kierownika dla całej załogi, z którą miałem przyjemność pracować, od serca coś słodkiego dla Was. To dla Was, kochani, za wspaniałą współpracę. Dzięki. Dziękuję, panie przewodniczący, dziękuję, panie dyrektorze, za 10 spędzonych wspólnych lat. Mam nadzieję, że pan Andrzej tam szybciutko podzieli. Dziękujemy panu przewodniczącemu. Zapraszam następne osoby, które chciałyby zabrać głos. Proszę bardzo. Zapraszam panią burmistrz Jolantę Piotrowską. Proszę Państwa, drodzy goście, pracownicy basenu,
i drodzy młodzi pływacy z rodzicami, 20 lat temu, jak była otwierana pływalnia, obserwowałam to jako dziennikarka Gazety Giżyckiej i pamiętam, że taki jeden moment, że wszyscy się zastanawiali, czy pan Marian Lemecha, czy wskoczy do basenu, czy nie i czy zrobi to w garniturze. I większość osób była przekonana, że w garniturze, ale zdecydował się na bardziej karkołomne przedsięwzięcie, mianowicie wszyscy byli w garniturach, a pan dyrektor zdjął ubranie i w kąpielówkach wskoczył do basenu, ale też zebrał duże brawa. I od tamtej pory zaczęła się historia pływalni, którą obserwowałam jako burmistrz przez 12 lat, a teraz jako prezes fundacji i muszę powiedzieć, że 20 lat tego obiektu to przede wszystkim 20 lat wspaniałej historii ludzi, którzy tutaj pracowali, angażowali się i którzy tutaj pływali. Dzieci, które w 2002 roku, pamiętam, były maluchami i stawiały pierwsze kroki na basenie, dzisiaj są już dorosłymi osobami i umieją pływać. I najważniejsze, że w Giżycku wszyscy umieją pływać, bo od lat ciągle bezpłatnie samorząd funduje dzieciom właśnie naukę pływania. Pięknie, że basen się rozbuduje, to jest ważne, żebyśmy mieli coraz bardziej atrakcyjne miejsce do spędzania czasu. Życzę wam, drodzy młodzi pływacy, żebyście mieli wielką satysfakcję z tego, że nie tylko umiecie pływać, ale żebyście osiągali znakomite sukcesy, bo przez ten czas nasi pływacy młodzi mieli naprawdę świetne wyniki na różnych zawodach. Mogliśmy się poszczycić mistrzami i regionu, i nie tylko, i Polski. I jedną rzecz muszę wspomnieć. Organizacje pozarządowe, które tu się bardzo starały, to Klub Medyk. Pamiętam, że zaangażowanie rodziców było niesamowite. Także życzę wszystkim, żeby dalej się tak angażować na rzecz naszych dzieci, żeby wszystkim po prostu sprawiało przyjemność, żeby przyjść na nasz giżycki basen i popływać. Dziękuję i pozwólcie państwo, że podziękuję szczególnie panu Marianowi Lemesze za ten wkład w rozwój giżyckiego sportu. Bardzo dziękujemy pani burmistrz. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan starosta Wacław Strażewicz, proszę bardzo. Dziękuję pięknie. Zdaję sobie sprawę, jak trudno jest przemawiać jako czwarty w momencie, kiedy tutaj setka trzecioklasistów czeka na to, żeby dostać się do basenu. Szanowny panie Marianie, ojcze tego obiektu, panie burmistrzu, dostojni goście, pracownicy pływalni wraz z panem kierownikiem, czcigodni rodzice, szanowni państwo. Chciałbym też, wracając pamięcią do tych wydarzeń sprzed 20 i jeszcze wcześniej kilku lat, i potwierdzić, że faktycznie ten obiekt powstał dzięki zaangażowaniu i niezwykłej determinacji pana ówczesnego dyrektora, pana doktora Mariana Lemechy. To właśnie dzięki niemu, to jest jego zasługa, nie bez kozery wymieniłem go jako ojca tego obiektu, powstał przepiękny architektonicznie pierwszy na wschód od Olsztyna taki obiekt, pierwsza pływalnia. Dwa razy większy Ełk miał, dużo później dopiero otwierał swoją pływalnię. No tak los zrządził, że miałem tą okazję i możliwość otwierania drzwi ministerialnych, jakichś funduszy, które tak dla normalnego klienta z ulicy były niedostępne. Jak dobrze pamiętam, mieliśmy jeden problem z prezesem PFRON-u, ponieważ tak jak dzisiaj, wówczas też się często zmieniali i jedno z jednym żeśmy uzgadniali, a później trzeba było z drugim. Szanowni państwo, chciałbym przede wszystkim z racji tego jubileuszu pozdrowić wszystkich państwa, pracowników tej pływalni, a szczególnie młodych uczestników. Niech wam służy jak najlepiej, abyście mogli z niego tutaj swobodnie korzystać. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy panu staroście. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać
głos. Bardzo proszę pana Sławomira Żygałę, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, o czym tu było wspomniane, umiejętność pływania to nie jest tylko aspekt czysto sportowy, aczkolwiek ważny dla dzieci. Również aspekt zdrowotny, o którym wspominał pan doktor Lemecha, ale również aspekt bezpieczeństwa. Potrafimy się potem zachować na akwenach wodnych, a także odwdzięczamy się. Szereg z Was na pewno w przyszłości, ale już pływaków, którzy uczestniczyli w zajęciach, służy swoją pomocą, bo są ratownikami MOPR-u na jeziorach mazurskich, ale również także w służbach mundurowych. To jest istotne. Tak samo jak Państwo, wiele lat temu ja przychodziłem tutaj na trybuny z własnymi dziećmi, dopingowałem i byłem szczęśliwy, jak wzrasta umiejętność mojego dziecka. Jest to także również aspekt wychowawczy, dlatego też życzę wszystkim wyników sportowych i wychowawczych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu Sławomirowi, a ja poproszę teraz pana burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza, ponieważ na jego ręce razem z panem kierownikiem chcielibyśmy złożyć podziękowania. Dla pana Mariana Lemechy, inicjatora budowy tej pływalni. Panie Marianie, zapraszamy serdecznie tutaj do nas. Bardzo proszę, jeszcze pan burmistrz zabierze chwileczkę głos. Otrzymałem od pana burmistrza takie podziękowanie. Przypomniało mi się zabawne zdarzenie, bo za wybudowanie pływalni otrzymałem od prezydenta kraju list gratulacyjny i drugie gratulacje od Giżyckiego Stowarzyszenia Gospodarczego za osiągnięcie gospodarcze roku, taką plakietkę. Ale jak byłem burmistrzem, nie poddałem się ich oczekiwaniom i po pół roku Giżyckie Stowarzyszenie Gospodarcze powiedziało, że mi cofa tą plakietkę i odesłałem z powrotem. Więc mam wrażenie, że ta zostanie na stałe. Dziękuję bardzo. Po kolei jak leci, tak? Bardzo serdecznie proszę pana starostę Wacława Strażewicza. Jako przyjaciela naszej pływalni bardzo proszę pana Cezarego Piórkowskiego. Zapraszam panią burmistrz Jolantę Piotrowską. Zapraszam pana profesora Tomasza Juszkiewicza. Proszę państwa, inicjator pływania giżyckiego, najstarsza szkółka pływacka u Michała. Zapraszam serdecznie pana Ryszarda Bukasa, prezesa UKS Mustang. Listę zawodników masz, nie? Listę zawodników? Serdecznie zapraszam panią Martę Bobin. I witamy serdecznie zarazem. Tutaj Marta od lat dba o kondycję naszych pań, aqua aerobik.
Zapraszam panią prezes Joannę Woronko, MKS Medyk Giżycko. Jeżeli są zawodnicy, to zapraszam. Maksymilian Kopiczko, Krzysztof Woronko, widzę, że są obecni. Bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam też zawodników. Moniki Kołakowskiej nie ma, ale myślę, że możemy przekazać na ręce pani prezes pamiątkowe tutaj dyplomy gratulacyjne. Myślę, że wszystkie listy gratulacyjne przekażemy tutaj na ręce obecnej pani prezes. Z pewnością trafią do adresatów. Idzę Grygięcia, naszej tutaj zawodniczce giżyckiej. Nie wiem, czy starczy rąk do tego, żeby wszystkie statuetki zabrać, ale gorące gratulacje także dla Martyny Buko. Wiktorii Łukasiek, wieloletniej zawodniczce Medyka Giżycko, również dziękujemy bardzo. Poproszę Rafała Ciborowskiego. Rafał Ciborowski jest obecny. Rafał, zapraszamy cię tutaj. Pan burmistrz już ma list gratulacyjny. Za chwileczkę go otrzymasz. Proszę bardzo, Rafał Ciborowski. Zapraszam Maksymiliana Kopiczko. Zapraszam Krzysztofa Woronko. Zapraszam pana prezesa Andrzeja Gasiula. Andrzejku, chodź. Zapraszamy cię tutaj po pamiątkowe wyróżnienie. Zapraszam panią Teresę Paszkiewicz ze Związku Emerytów Nauczycieli. Zapraszamy pani Tereso. Zapraszam pana Zygmunta Raczkowskiego w imieniu Związku Emerytów i Inwalidów. Oddział rejonowy Giżycko. Proszę państwa, zapraszam teraz swojego przyjaciela Piotra Gieczewskiego. Człowiek, który w swoim dorobku ponad 30 medali Mistrzostw Polski. Trener pływania Akademia Wychowania Fizycznego Gdańsk. Serdeczne gratulacje. Zapraszam przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, pana Sławomira Orzygałę. Panie Sławku, czy jest policja? Jest, jest. Zapraszam przedstawiciela jednostki wojskowej w Giżycku, pana majora Jacka Szczęsnego.
Zapraszam pana profesora Edwarda Maksyma, wieloletni trener Medyka Giżycko, szkółka pływacka Delfinek. Chodź, Edziu. Pan trener Edward Maksym chciałby zabrać głos, bardzo proszę. Nie wyobrażam sobie lepszej okazji, żeby podziękować jednemu z weteranów mojej szkółki pływackiej. Zapraszam tutaj Szymona Merskiego. Blisko 14 lat współpracy. W ubiegłym roku również jego kolega Piotr Biały po 14 latach ukończeniu szkółki, ogólniaka, dopiero studia rozłączyły nas, także mam nadzieję, Szymon, że będziesz dalej kontynuował swoją noś. Tutaj kilka gadżetów. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, teraz chcielibyśmy tutaj wyróżnić pracowników pływalni, którzy dbają o to, żeby ta pływalnia funkcjonowała perfekcyjnie. Zapraszam pana Jarosława Srokę. Halo, panie Jarku. Zapraszam serdecznie pana Rafała Pikciuna. Zapraszam panią Ewę Mieszkowską. Pani Ewa Mieszkowska. Zapraszam panią Darię Krubę. Zapraszam panią Darię Krubę. Zapraszam panią Beatę Hartuniewicz. Pani Beata Hartuniewicz, zapraszam serdecznie. Zapraszam panią Bogusławę Lach. Zapraszam pana Macieja Przestrzelskiego. Gorące brawa, proszę państwa, to jest człowiek, który na co dzień pracuje z państwa dziećmi. To on tutaj jest głównym, proszę państwa, instruktorem na Mosirze. 20 lat doświadczenia, na pewno wszystkie dzieciaki znają pana Maćka, prawda? Zapraszam panią Annę Mierzejewską. Anna Mierzejewska. Zapraszam panią Grażynę Pruszkowską. Zapraszam panią Reginę Białach. Pani Regina Białach. Zapraszam pana Adama Mroczkowskiego. Pan Adam Mroczkowski. Pan Andrzej Sadok, serdecznie zapraszam. Zapraszam pana Lecha Wasilczyka. Pan Lech Wasilczyk. Zapraszam pana Lecha Wasilczyka.
Zapraszam Mirosława Srokę. Proszę Państwa, tutaj na ręce Pana Burmistrza życzenia przesłała Pani Wioletta Śląska-Zyśk, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, nie mogła być obecna, oraz Pan poseł Jerzy Gosiewski, też serdecznie dziękuję za zaproszenie, ale obowiązki wzywają, nie mogli być dzisiaj obecni. Na ręce Pana Burmistrza pamiątkowe dyplomy i podziękowania. Dziękujemy ślicznie. Drodzy Państwo, ja jeszcze korzystając z okazji, jeszcze Pan Burmistrz chwileczkę zostanie. Drodzy Państwo, kierownik Andrzej Flisiak, człowiek, który pływalnią żyje na co dzień, zostałem zobligowany i sam też tak twierdzę, że praca z tym Panem jest dla nas po prostu zaszczytem. Myślę, że takiego kierownika, jakiego mamy, mogę w imieniu załogi powiedzieć, że życzyłby sobie każdy. Panie kierowniku, bardzo dziękujemy, prosimy o jeszcze i zawsze z Panem. Dziękujemy ślicznie, poproszę tutaj Maćka i Reginę o wręczenie pamiątkowego upominku. Dziękuję bardzo. Bardzo mi przyjemnie z takimi ludźmi pracować. Życzę każdemu pracodawcy takich pracowników. Zawsze punktualni, zawsze na stanowisku i zawsze zadowoleni. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, w tej chwili króciutki pokaz umiejętności zawodników szkółek pływackich. Szkółka pływacka u Michała, pana Tomasza Juszkiewicza i szkółka pływacka Delfinek, pana Edwarda Maksyma. Już za chwileczkę dzieci uczące się pływania w tej szkółce pochwalą się swoimi umiejętnościami. Bardzo proszę zawodników na słupki startowe popłyną wybranymi stylami na miejsca. Start! To są dzieci, które na co dzień